Stacja 10 liter, przyszłość dzieci pokrzywdzonych, szansa bycia pełnosprawnym, członkiem grupy, klasy, szkoły, w społeczeństwie funkcjonować, razem wzrastać, uczyć, bawić. Skoro los nie taki łaska, więc spróbujmy świat naprawić. Tolerancja, akceptacja, ważne słowa, miły bracie. Czy dostrzegasz wokół siebie dzieci chorych i izolację? Człowiek częstokroć hardzieje, kiedy się mu dobrze dzieje, a w minucie może stracić zdrowie, szczęście, swoje życie. O wrażliwość, zrozumienie apeluję, wzywam szczerze. Dziś bariery likwidujmy, jedność, równość, ważne cele. Wszak jesteśmy tacy sami, słońce, radość dla każdego, trochę serca i uśmiechu, a codzienność się odmieni. Zawsze i o każdej porze wspomnij tych, co niby inni nie litości potrzebują, lecz przyjaźni i miłości. Zawsze i o każdej porze wspomnij tych, co niby inni nie litości potrzebują, lecz przyjaźni i miłości. Zawsze i o każdej porze wspomnij tych, co niby inni nie litości potrzebują, lecz przyjaźni i miłości. Beata Krzeczkowska. Dobry wieczór Państwu. Jest mi niezmiernie miło powitać Państwa w ten piękny listopadowy wieczór w sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury na 12 już edycji programu integracyjnego Bez Barier. Programu, który ma już swoją zgoła długą historię. A wszystko zaczęło się, kochani, wtedy, kiedy idea integracji zaczęła rozwijać swe skrzydła, bo w roku 2000 został powołany w publicznym przedszkolu numer 6, dziś to przedszkole numer 2, pierwszy oddział integracyjny na ziemi głubczyckiej. Oddział, w którym dzieci zdrowe i niepełnosprawne we wspólnocie mogły się rozwijać, wychowywać, pobierać edukację i bawić. Moi kochani, w roku następnym, w 2001 w szkole podstawowej numer 1 powstał takowy oddział. W roku kolejnym w publicznym gimnazjum numer 2, po czym te tradycje kontynuuje po dzień dzisiejszy gimnazjum numer 1 w Głubczycach, które notabene będzie się tu dziś prezentować. Drodzy Państwo, w tym szczególnym dniu jest mi niezmiernie miło powitać wśród nas radnego Sejmiku Wojewódzkiego, jednocześnie gospodarza tego obiektu, życzliwego nam, tego, który pozwala, by tutaj te rzeczy się działy przy współpracy właśnie z pracownikami Miejskiego Ośrodka Kultury. Mówię tu o Zbyszku Ziółko. Powitajmy go serdecznie. Widziałam, jest z nami, zawsze jest z nami. Wczoraj był z nami w edycji dziecięcej. Dziękujemy za życzliwość, Zbyszku, zrozumienie i wieloletnią współpracę. Witam serdecznie panią wicestarostę głubczycką Anitę Juchno, która wczoraj też z nami była. Witam serdecznie członka zarządu powiatu, panią Irenę Sapę. Witam serdecznie przewodniczącego Rady Miejskiej, pana Kazimierza Nałączyka. Czy dotarł do nas pan wiceburmistrz, bo anonsował się? Niemniej jednak, jak przyjdzie, to go uchwycimy. Witam serdecznie, może najpierw tak, kogo widzę? Pana Wojtka Huchle, który też jest od pierwszej edycji z nami, radnego gminy Branice. Witam serdecznie też wieloletniego gościa, kaznodzieje naszego tutaj w programie Bez Barier, księdza proboszcza parafii Równe.
Krzysztofa Cieślaka. Witamy, księże. Witam serdecznie panią dyrektor. Muszę, ta nazwa jest tak długa, trzeba ją skrócić. Powiatowego Ośrodka Doradztwa Nauczycieli i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Wszystko prawie na P. Iwona Kusznier też wczoraj z nami była. Tuż obok pani dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, pani Barbara Rosicka, zawsze z nami. Tu najpierw, proszę państwa, nie hierarchizuję, tylko tak, kogo mój wzrok niedowidzący dosięga. Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego, Grażynka Raczek. Witamy cię, Grażynko. Gdzieś widziałam, czy jest nasz dyrektor, dyrektor Zespołu Szkół Mechanicznych, pan Jan Łata? Miał do nas dotrzeć. A jest? Jest, szefie, witamy, witamy pana dyrektora. A tuż obok siedzi właśnie były burmistrz Głubczyc, pan Jan Krówka, który jest od pierwszej edycji właśnie z programem Bez Barier związany. A tu właśnie nadchodzi Tadziu Eker, dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących. Witamy cię, Tadeuszu. Tak patrzę, czy jeszcze... pani wicedyrektor Zespołu Szkół Mechanicznych miała być pani Ilonka Klepacka. Jest, witamy serdecznie. Czy jest dyrektor lub wicedyrektor Rolniczaka? Niech się pokaże. Niech się pokaże, na razie nie ma, może w międzyczasie. Czy jest tu jeszcze jakiś dyrektor na tej sali? Tu wszyscy są dyrektorami, prawda? Sami dyrektorowie, proszę państwa, sami kierownicy, ludzie pośrednio i bezpośrednio związani z edukacją tak dzieci niepełnosprawnych, jak i dzieci zdrowych. Witam bardzo serdecznie, ale chyba widziałam panią Bożenkę Ziółkowską, kierownik opieki społecznej. Jest, pozdrawiamy serdecznie. A, jest pani wicedyrektor publicznego gimnazjum numer 1, pani Maryla Bernacka. Witamy panią Marylkę. Witam serdecznie, kochani. Nie zrobiłam sobie listy, prawda, żeby nie popełnić fopa. Witam serdecznie nauczycieli, zwłaszcza tutaj chyba największe grono nauczycieli Zespołu Szkół Mechanicznych w Głubczycach. Właśnie tutaj jedno małżeństwo nauczycielskie wchodzi. Pozdrawiamy. Witam serdecznie wszystkich nauczycieli, opiekunów, rodziców, terapeutów, psychologów, pedagogów, wszystkich tych, proszę państwa, którzy na co dzień zmagają się z niełatwą edukacją i opieką nad dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną, moi drodzy. Witam nasze media, zawsze i wszędzie Telewizja Głubczyce i nieodzowny pan Jan Wac ze swoim reporterskim aparatem. Pani Sylwia Bejnarowicz, Rzecz Powiatowa, witamy. I przez wszystkich, proszę państwa, tu zgromadzonych, by integrować się we wspólnocie z tymi, którzy mają gorszy świat, bo obarczeni brzemieniem niepełnosprawności, tudzież nieuleczalnej choroby. Moi drodzy, wczoraj tu na scenie mnóstwo dzieci, prezentacje wszelkiego rodzaju, różne style, różne gatunki artystyczne, mnóstwo tańca. Dziś, kochani, jak przejrzałam scenariusz, więcej będzie jednak takich rzeczy muzycznych i scenizacyjnych, bo i jakoby wykonawcy, inni starsi, młodzież gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych naszej gminy Głubczyce, jak i dorośli. Ach, jeszcze jest jedna osoba, którą nie przywitam. Pani Bożenka Zimny, kierowniczka samopomocowego domu środowiskowego w Nowych Gołuszach. Brawa. Też podopieczni wystąpią. A wy, młodzieży, już tak nie chodźcie w tej weftę, tylko jedni na widowni, a drudzy za kulisy zmykają. Prawda? Dobrze. Czy co ja miałam jeszcze powiedzieć na początek? Tyle myśli krąży mi po głowie. Kochani, nie bez przyczyny mamy tutaj portret Ksenii Wacławik, świętej pamięci niestety, której tę edycję dedykujemy. Wczoraj właściwie ten program miał taki charakter refleksyjno-sentymentalny, pełen zadumy i wspomnień dotyczących właśnie jej postaci. Gościliśmy rodziców przybyłych z Lądka Zdroju, zmarłej tragicznie w lutym tego roku, Ksenii Wacławik, która jako pierwsza podjęła się edukacji dzieci niepełnosprawnych w publicznym przedszkolu numer 6, to dzisiejsze przedszkole numer 2 w Głubczycach. Były wiersze, były dedykacje, były piosenki jej dedykowane. Proszę państwa, dzisiaj już może będzie mniej wspomnień, no niemniej jednak nawiążemy do jej postaci, bo to była niezwykła postać. Kobieta o gołębim sercu, otwarta, szczera, otwarta i szalenie życzliwa, kochająca, obdarzająca miłością swoich niepełnosprawnych podopiecznych, którymi zajęła się, zdobyła stosowne kwalifikacje i jakby rozpoczęła, śmiało mogę powiedzieć, że nazwać ją można matką idei integracji na ziemi głubczyckiej. Nim rozpoczniemy te wszystkie nasze prezentacje dnia dzisiejszego, kochani, uważam, że powinniśmy wstać i uczcić jej pamięć minutą ciszy.
Dziękuję bardzo. Wczoraj jej postaci była poświęcona prezentacja multimedialna. Były dwie prezentacje z też Stowarzyszenia Tacy Sami. No nie jednak dzisiaj, proszę Państwa, nie będziemy się powtarzać, bowiem mamy przygotowany program bardzo bogaty. Pozwolę sobie tylko na krótką refleksję. Myślę, że hołd i cześć powinniśmy tej wyjątkowej postaci. Fragment wspomnień, które napisałam ku jej pamięci. Ksenia Wacławik, pełna ciepła i miłości, czyniła dobro, nie oczekując niczego w zamian. Największą dla jej nagrodą były uśmiech i radość w oczach dziecka. Dla swych podopiecznych niczym matka, inteligentna i mądra, szalenie oczytana, na bieżąco z literaturą. Fachowiec w swej dziedzinie, erudytka, powszechnie znana, lubiana i poważana. Cieszyła się uznaniem i szacunkiem, całkowicie oddana oświacie i zawodowi nauczyciela przedszkola. Praca była jej misją i posłannictwem. Życzliwa, sympatyczna i dobra, filantrop i altruistka, gotowa do poświęceń. Wrażliwa na potrzeby innych, zawsze w biegu, zawsze w pośpiechu, zawsze w działaniu. Ale dla każdego potrafiła znaleźć czas. Rodzica, nauczyciela, dziecka. Bez reszty oddana oświacie i Związkowi Nauczycielstwa Polskiego. Świetna mediatorka, radca i doradca w jednej osobie. Wymagała od siebie i od innych. Skromna i pokorna zarazem. W pracy skrupulatna, rzeczowa, rzetelna. Umiejętnie łączyła pracę zawodową z funkcją prezesa ZNP. Wychowawczyni Gracjany, Oliwii, Olka, Łukasza, Kamila, Przemka i wielu innych. Zatroskana o los swych podopiecznych. Ci pierwsi wychowankowie są już dorosłymi ludźmi. Jedni studiują, inni edukują się w szkole ponadgimnazjalnej. Na pewno byłaby z nich dumna, drodzy Państwo. To tylko krótki fragment tych wspomnień. Wczoraj był on obszerniejszy. A tymczasem, moi drodzy, pragnę zaprosić na scenie panią wicestarostę Anitę Juchno, która podzieli się z nami swoimi refleksjami. Proszę bardzo. Szanowni Państwo, mi jest ogromnie miło gościć tutaj dzisiaj razem z Wami. Tak jak powiedziała już pani Marysia, ja dziś jestem tutaj drugi dzień. Wczoraj miałam okazję i przyjemność podziwiać występy tych naszych najmłodszych uczestników, takich nawet dwulatków, berbeciów, pięknie tutaj występowali. Ale proszę Państwa, chciałabym tutaj z tego miejsca bardzo też podziękować naszej głównej reżyserce tego programu, programu Bez Barier, która już od wielu, wielu lat współorganizuje ten program, który ma charakter nie tylko edukacyjny, artystyczny, ale w głównej mierze informacyjny. Tutaj wczoraj swoimi doświadczeniami i wiedzą dzielili się wspaniali specjaliści. Pani dyrektor poradni psychologiczno-pedagogicznej, pani druga dyrektor specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego, ojciec Mieczysław, przedstawiciele Stowarzyszenia Tacy Sami, którzy na co dzień wspierają osoby z różnego rodzaju stopniem niepełnosprawności. Smutne jest to, że nie tak dawno jeszcze niepełnosprawność była nazywana kalectwem, inwalidztwem. Na szczęście to myślenie zmienia się. Jest to wynikiem zmiany podejścia, zmiany myślowego, które następują bardzo powoli. Ale właśnie dzięki takim inicjatywom, dzięki takim programom mamy sposobność i okazję zobaczyć, jak świetnie funkcjonują osoby niepełnosprawne, jak świetnie integrują się ze swoimi rówieśnikami pełnosprawnymi. Praktycznie nie widać tego, prawda? Po wczorajszym programie artystycznym trudno dostrzec, które dziecko jakie miało schorzenie i czy w ogóle takie miało. Wspaniałe występy. Ja, szanowni Państwo, chciałabym tutaj podziękować również tym wszystkim, którzy przyszli na zaproszenie, którzy uczestniczą, którzy pomagali w przygotowaniu programów artystycznych, bo w ten sposób my wpływamy na propagowanie idei integracji. Dzisiaj jeszcze tutaj wystąpią fachowcy, specjaliści. Pani Ela Durak tutaj uśmiecha się w pierwszym rzędzie. Widzę księdza proboszcza Cieślaka, który na pewno swoim słowem opowie, w jaki sposób też przyczynia się do pomocy i do integracji. Także jeszcze raz bardzo dziękuję Tobie, Marysiu, oby
ta idea nigdy nie umarła i wszystkim Państwu, abyśmy uczestniczyli żywo i propagowali te dobre zachowania, dobre postawy, dobre praktyki. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie Pani Wicestaroście za te piękne, uskrzydlające słowa. Wow, Pani Irena Sapa, członek Zarządu Powiatu. Uznaliśmy, że w tym momencie będzie to dobry czas na wręczenie właśnie kwiatów i podziękowanie Pani Marysi. Dziękuję serdecznie. To niespodzianka dla mnie wielka. Tego nie było w scenariuszu, Szanowni Państwo. Dziękuję za te piękne róże, wspaniałe. Pozwolę sobie je tu położyć, by tak pięknie wyglądały i okraszały te mównice. Proszę Państwa, na tej scenie wiele się będzie dzisiaj działo. Będzie prezentowała się młodzież we wspólnocie zdrowi i niepełnosprawni, czyli ci, którzy no niestety mają gorszy świat, moi drodzy. Ale pokażę, nasza obecność to świadectwo, że jesteśmy z nimi, integrujemy się, jesteśmy z nimi we wspólnocie, że jesteśmy życzliwi, otwarci, pełni dobra i chęci niesienia pomocy, bo to jest najważniejsze dla tych, dla których los niestety nie był łaskawy. Szanowni Państwo, dostrzegłam tutaj, bo witałam wcześniej oficjeli, witałam dyrektorów, teraz też doszła jedna z dyrektorek, prywatnie moja bratowa, wicedyrektorka Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego. Dziękuję Ci, Dorotko, że jesteś. Myślę, że Gabrysia, która się będzie tutaj prezentować od wielu zresztą lat, jako reprezentantka stała rolniczaka, będzie wielce rada, że jest Pani dyrektor. Proszę Państwa, cóż, nasze prezentacje artystyczne rozpoczniemy od specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego. Ten ośrodek wczoraj, grupa młodsza ze szkoły podstawowej, fenomenalną inscenizację nam tu pokazała. Naprawdę było na co popatrzeć. I dzisiaj też będzie na co popatrzeć, zapewniam Państwa. Pani dyrektor o szeregu osiągnięć wczoraj mówiła, właściwie całą litanię przytoczyła, jest ich mnóstwo i międzynarodowe, o czym Państwo zapewne słyszeli, srebrny medal w Los Angeles, podopiecznych specjalnego ośrodka, sukcesy ogólnokrajowe, wojewódzkie, etc. Ten ośrodek jest widoczny. Mało tego, on jest potrzebny w naszej lokalnej społeczności, bo powtórzę to, co wczoraj też powiedziałam. Niejaki Low przed laty powiedział, taki rzecznik idei integracji, jeszcze z lat 60. bodajże, że nauczanie integracyjne zawsze, kiedy to możliwe, a specjalne, kiedy to konieczne. Stąd też konieczność i potrzeba funkcjonowania tego ośrodka jest szalenie istotna i myślę, że władze to dostrzegają i robią wszystko, żeby ten ośrodek funkcjonował i miał swoich podopiecznych i wychodził naprzeciw ich potrzebom wychowawczym, opiekuńczym i edukacyjnym. Tymczasem zapraszam naszego trębacza, który od początku jest z nami, a jest to Mateusz Jacheć. Mogę powiedzieć, miał weteran programu Bez Barier, jako mały chłopiec z tą trąbką swoją kochaną, prawda? Weź sobie pulpicik, Mateuszku. Mateuszek, dzisiaj zagra nam dwa utwory. Mateusz, kochani, jest uczniem pierwszej klasy szkoły przysposabiającej do zawodu. Tak to się nazywa, pani dyrektor? Tak. Drugiej klasy już, o, to popatrz, jak ten czas leci, kochany. W drugiej klasie już jesteś. I tymczasem pierwszy utwór, który zagra na trąbce, nosi tytuł Cisza. A potem usłyszymy piosenkę i potem Mateusz do nas powróci. Zatem Cisza w wykonaniu Mateusza Jachecia. Gorące brawa dla niego.
Dziękujemy Ci, Mateuszku. A tymczasem na scenę zapraszam grupę specjalnego ośrodka, grupę gimnazjalistów, która zaprezentuje utwór zatytułowany Nasza Szkoła. Powiem jeszcze, że opiekunem tej grupy są panie Agnieszka Seń i Joanna Cieślik. Podejdźcie, kochani, bliżej, bliżej, proszę o krok, bliżej, tak, tak, właśnie, byście byli nie tylko widzialni, lepiej, ale i lepiej słyszalni. Znowu słyszę dźwięk budzika, weekend skończył się i codzienna proza życia pewnie czeka mnie. Lecz tym wszystkim jest nadzieja, która zawsze sprawia, że pomimo obowiązków na mej twarzy uśmiech się pojawia. Szkoła, nasza kochana szkoła, już z daleka nas woła. Gdy życzliwych ludzi spotykamy tu, to w niej łatwo się odnajdziecie, przyjaźń, miłość znajdziecie. Więc nie czekaj do nas, przyłącz się już. Jeśli z nauką masz problemy i nie dajesz rady już, musisz tylko spytać, każdy ci pomoże tu. Zawsze można liczyć na pomocne dłonie, wystarczy je schwycić, w takim gronie każdy naukę chłonie. Szkoła, nasza kochana szkoła, już z daleka nas woła. Gdy życzliwych ludzi spotykamy tu, to w niej łatwo się odnajdziecie, przyjaźń, miłość znajdziecie. Więc nie czekaj do nas, przyłącz się już. Nasza kochana szkoła już z daleka nas woła. Gdy życzliwych ludzi spotykamy tu, to w niej łatwo się odnajdziecie, przyjaźń, miłość znajdziecie. Więc nie czekaj do nas, przyłącz się już. Szkoła, nasza kochana szkoła, już z daleka nas woła. Gdy życzliwych ludzi spotykamy tu, to w niej łatwo się odnajdziecie, przyjaźń, miłość znajdziecie. Więc nie czekaj do nas, przyłącz się już. Dziękujemy wam, kochani, bardzo, bardzo serdecznie za ten piękny utwór, iście reklamujący waszą placówkę, waszą piękną szkołę. Dziękujemy serdecznie. A ja ponownie zapraszam do nas Mateusza Jachecia. Mateuszku, zapraszamy ciebie z twoim atrybutem, czyli nieodłączną trąbką.
Gorące brawa. To był utwór, proszę Państwa, Ze mną bądź. A wystąpił Mateusz Jacheć. Kochani, ja tutaj otrzymam od pani wicestarosty torbę cukierków. Kochani, potem wszyscy wyjdźcie na scenę, na wielki finał i wtedy wszyscy otrzymacie, wtedy będzie okazja, żeby was wszystkich poczęstować właśnie tymi cukierkami czekoladowymi, które tutaj właśnie otrzymaliście od pani wicestarosty, tak? Dobrze, pięknie. Kochani, a tymczasem, drogi księży, nasz kaznodzieja etatowy, można by rzec, od lat z nami, od kiedy ksiądz przybył do parafii Równe, tutaj u nas Słowo Boże, właśnie w tej edycji młodzieżowej zawsze, kieruje do Państwa, bo myślę, że w tej idei integracji tak naprawdę to nie tylko chodzi o takie wsparcie edukacyjne, wsparcie, ale przede wszystkim o sprawę duchową. Stąd też obecność księdza zawsze nas podbudowuje niejako. Zapraszam księdza i oddaję głos. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Serdecznie, gorąco witam i pozdrawiam kochane dzieci i młodzież, drogich rodziców i nauczycieli, wszystkich gości i sympatyków dorocznego spotkania integracyjnego pod tytułem Bez barier. Szczególnie witam i pozdrawiam główną organizatorkę przedsięwzięcia, panią Marię Farasiewicz. Moi drodzy, bardzo się cieszę, że obok pracy duszpasterskiej w parafii Równe, jak już wiecie, mogę realizować swoje powołanie także w szkołach, między innymi w ośrodku szkolno-wychowawczym w Głubczycach. Bo kapłaństwo to także, a może przede wszystkim, nauczanie. A szkoła czy ośrodek to miejsce bardzo specyficzne i bardzo ważne. Jak byłem dzieckiem, to kiedyś z kolegami rozmawialiśmy na taki temat, jakby przyszło nam zamienić się w jakieś zwierzątko, to chyba najlepiej w jakiegoś ptaszka, który fruwa po niebie. I wszyscy byli dokładnie tego samego zdania. Mieć skrzydła i latać w przestworze. Moi drodzy, myślę, że każdy człowiek w takim duchowym sensie jest i może być ptakiem dryfującym w przestworze. Tylko pytanie, czy lepiej być kurą, która słabo lata, czy pingwinem, który w ogóle nie lata, czy też orłem, czy jaskółką, które latają znakomicie. Życie człowieka jest między innymi po to, by przecież rozwijać skrzydła i latać. Dom rodzinny, rodzice, rodzeństwo, dziadkowie, szkoła, nauczyciele, koledzy i koleżanki, kościół i księża, to wszystko jest po to, by człowiek mógł rozwijać skrzydła i latać. Czasami zastanawiamy się, po co tyle tej nauki i ćwiczeń, po co tyle tej dyscypliny i wysiłku? Właśnie po to, by rozwijać skrzydła i latać. Oczywiście w sensie duchownym, niedosłownym. Czytałem kiedyś takie opowiadanie dla dzieci o zranionym orle, którego znalazł pewien gospodarz w lesie. Zabrał go do domu, opatrzył, nakarmił, ale ptak osłabiony jeszcze nie mógł stanąć na nogi. Gospodarz zaniósł go do kur i tam zostawił. Po pewnym czasie orzeł przyzwyczaił się do tego miejsca, a nawet dobrze mu tam było. Woda i ziarno pod dostatkiem. Ale pewnego dnia spojrzał w niebo i zobaczył stado przelatujących ptaków. Przypomniał sobie ów orzeł, że kiedyś sam latał w przestworzach i cieszył się wolnością i pięknymi widokami. W jednym momencie zerwał się do lotu i bez trudu wzniósł się wysoko, wysoko. Wrócił w końcu tam, gdzie jego miejsce. Moi drodzy, my też czasami chcielibyśmy być kurami, bo to bardzo wygodne i niestresujące
owszem, ale na krótką metę. Lepiej jednak chyba wziąć się do roboty i coś osiągnąć, stać się takim orłem, który dużo może i który jest bardzo szczęśliwy. Dzieci i młodzieży, pamiętajcie, bez pracy nie ma kołaczy i nie ma w życiu nic za darmo. Słuchajcie starszych, bo są mądrzejsi od was i chcą dla was zawsze dobrze. Róbcie to, czego od was wymagają. To wszystko przecież dla waszego dobra. Uczcie się tego, co trzeba i powiem paradoksalnie, i co nie trzeba, bo zobaczycie, w życiu wszystko się przyda. Jak wam uda się czegoś nauczyć lub coś dobrego zrobić, to koniecznie powiedzcie o tym, pochwalcie się tym. Trzeba się cieszyć z każdego sukcesu, choćby tego malutkiego. A jak coś nie wyjdzie, to trudno. Następnym razem będzie lepiej. A i tak jest w tym coś dobrego, bo nawet jak coś nie wyjdzie, to przynajmniej dzięki temu jestem mądrzejszy. Przecież człowiek uczy się również na błędach. Cieszcie się swoim zdrowiem i tym, co macie. Żyjcie ze sobą w przyjaźni, dobroci. Pamiętajcie także, że wszyscy jesteśmy bez wyjątku jedną wielką Bożą rodziną. A w rodzinie musi być spokój, bezpieczeństwo, wzajemna pomoc, uczciwość i braterska miłość. Jak obserwujemy na przykład sarny na polu albo dziki w lesie, to stwierdzamy, że żyją oni w stadzie i wśród nich panuje jakaś harmonia. A jakże często my, ludzie, dzieci Boże, braci i siostry w Chrystusie, drzemy ze sobą koty, droczymy się i stale uprzykrzamy sobie życie nawzajem. Coś tu chyba nie gra. Wystarczająco dużo wojen mamy już na świecie. Niechaj przynajmniej w naszym najbliższym otoczeniu będzie więcej dobroci, miłości i ciepła. Dziękuję za uwagę i życzę w dalszym ciągu miłego przeżywania tego dzisiejszego spotkania. Szczęść Boże. Bóg zapłać księdza te ciepłe słowo, za tę strawę duchową. Ksiądz za chwilę musi nas opuścić, bo obowiązki duszpasterskie wzywają. Oczywiście rozumiemy to. Moi drodzy, od kilku lat na tej scenie jest z nami środowiskowy dom samopomocowy w Nowych Gołuszowicach. I to w wykonaniu pensjonariuszy tegoż ośrodka zobaczymy fragment spektaklu zatytułowany Alicja w Krainie Czarów. Ten spektakl w całości wkrótce będzie gościł na scenie naszego Domu Kultury. No niemniej dzisiaj specjalnie na potrzeby naszego przedsięwzięcia pani Ewa Bartusik oraz pani Aleksandra Tomas zaadaptowały tę inscenizację i zobaczymy fragment Alicji w Krainie Czarów. Szalenie ważna instytucja, szalenie ważny ośrodek od wielu lat w naszej lokalnej społeczności, potrzebny. Środowiskowy dom samopomocowy jest gotowy do wyjścia? Zatem zapraszam serdecznie i gorące brawa, kochani, dla nich. Tak? O, pani Ewa tradycyjnie zabierze głos. Myślę, że słów parę refleksji. Witam państwa serdecznie. Ja tylko kilka słów i takie sprostowanie, bo SMS-em było wysyłane. Alicja w Krainie i nie ma właśnie tych czarów. Nie ma czarów. No właśnie nie ma. Ale dlatego, że pozostawiamy widzom dowolną interpretację i to tylko dlatego. Takie sprostowanie króciutkie. Chwileczkę, dosłownie jedną scenę tutaj przedstawienia, które już 20 listopada tutaj będzie premiera w Domu Kultury. Całości tego spektaklu, a dzisiaj jedna scena Alicji i Królika. Oczywiście na podstawie baśni scenariusz powstał wraz z koleżanką moją Olą. Ja jeszcze chwilkę tylko o środowiskowym domu, bo ja tu właściwie co roku kilka słów mówię, ale niektórzy się jeszcze gdzieś tam dziwią. Taki ośrodek jest?
Jest, proszę Państwa, my już jesteśmy 19 lat z malutkim haczkiem w Nowych Gołuszowicach, w takim pięknym pomarańczowo-żółtym budynku przy drodze. Sobie stacjonujemy i tam codziennie przyjeżdża do nas kilkudziesięciu już tak naprawdę, bo ponad 50 podopiecznych i staramy się wspólnie zająć sobie czas, tak żeby się czegoś wspólnie nauczyć, a także tak, żeby się wesprzeć i po prostu być ze sobą razem, a potem zaraz po obiadku, który sobie też wspólnie gotujemy, ci podopieczni są rozwożeni do domu, bo jest to dom dziennego wsparcia. My tam nie śpimy, nie przebywamy całą dobę, tylko po prostu jesteśmy przez te kilka godzin razem. Z takich ciekawostek, bo już właściwie po raz piąty w tym roku we wrześniu spotkaliśmy się w naszym ośrodku na pikniku integracyjnym. Co roku taki piknik integracyjny wraz z sołectwem wsi Nowe Gołuszowice oraz Stowarzyszeniem Naprzeciw jest zorganizowany. Tam się oczywiście integrujemy i dlatego chciałam o tym wspomnieć, bo tutaj jest o integracji dużo. A też zawsze zbieramy pieniążki dla jakiegoś dziecka, które tego potrzebuje. W tym roku była to Lenka Wysoczańska, ale był wcześniej Kamil, była wcześniej Oliwia i jeszcze inne dzieciaczki, dla których te pieniążki były przeznaczone oczywiście na rehabilitację najczęściej. Wszystkim ludziom, którzy nam pomagają, którzy wspierają nas i finansowo, i rzeczowo, ale także tym, którzy nas swoją obecnością wspierają, bo naprawdę z roku na rok jest Państwa coraz więcej i dzisiaj tutaj chciałam podziękować. Może ktoś z Państwa jest też tu i był z nami na pikniku, może nie raz, może nie dwa, ale może i pięć razy. Także bardzo dziękujemy, a tych, którzy jeszcze nie byli, to zapraszamy serdecznie, bo na pewno w przyszłym roku też się spotkamy. A dziś już za chwilkę Alicja w krainie i myślę, że będą jakieś dobre doznania dla Państwa. A już 20 listopada zapraszam na cały spektakl. Już zapraszam Basię, która główną rolę gra, a ja już przechodzę tam do muzyki. Panienko, nie mam czasu. Jestem umówiony na bardzo ważne spotkanie. Hej, stój, zatrzymaj się. Chcę cię tylko o coś zapytać. Czego chcesz? Nie mam czasu. Zajęty jestem. Chcę cię zapytać o coś ważnego. Dla mnie jest ważne moje spotkanie.
się zmęczyłam, czuję się taka malutka. Przecież tajemnicą szczęścia jest umieć czasem przystanąć. Dziękujemy bardzo, bardzo serdecznie podopiecznym Środowiskowego Domu Samopomocowego w Nowych Gołuszowicach za ten wycinek Alicji w Krainie. Dziękujemy też opiekunom. Moi drodzy, w kolejnym punkcie programu piosenka. Piosenek chyba dziś nie zabraknie. Zdaje się, że jest ich moc. A tymczasem Beata Krzaczkowska, związane z programem Bez Barier od początku jego istnienia, czyli od 2003 roku. Znana Państwu psycholog naszej poradni pedagogiczno-psychologicznej, która najpierw słów parę o szeroko pojętej integracji, z którą spotyka się zresztą w swojej pracy zawodowej na co dzień, po czym zaśpiewa piękną piosenkę z repertuaru Grechuty. Ważne są tylko te dni, których nie znamy. Beatko, prosimy. Witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie. Po raz kolejny się spotykamy. I myślę, że już nie trzeba zbyt długich wykładów na temat integracji, ponieważ to już nie jest idea, ale praktyka pedagogiczna, która się rzeczywiście sprawdziła. Wiemy doskonale, jak wiele dobra wnosi fakt, że dzieci rozwijają się i żyją w integracji od najmłodszych lat, ponieważ w świecie życia ludzi dorosłych znów ponownie wchodzą w relacje z innymi dorosłymi osobami, więc dobrze, żeby się tego uczyć. Oczywiście wtedy, kiedy jest to możliwe. Każda forma kształcenia jest dobra. I integracyjna, i specjalna, w zależności od rodzaju problemu, które dotyka danego dziecka. Nie ma złego czy dobrego rozwiązania. Jest dobre wtedy, kiedy jest dopasowane do danego dziecka. I doskonale zdajemy sobie sprawę, jak wiele uczy integracja, jak wiele dobrego uczy dzieci, które są niepełnosprawne, które mają możliwość integrowania się w świecie ludzi, które ich otaczają na co dzień i popołudniami, nie tylko w czasie edukacji, ale też jak wiele wnosi to do rozwoju emocjonalnego i społecznego u ludzi, u dzieci zdrowych, które mają niepowtarzalną szansę i okazję po temu, żeby uczyć się empatycznego spojrzenia na dzieci specjalnej troski. Tego nie nauczą się w życiu dorosłym. Trzeba tego doświadczyć, by się tego nauczyć. Ale myślę, że przy okazji mówienia o integracji warto dzisiaj wspomnieć o jeszcze innym ważnym aspekcie, również kwestii integracji. Mamy w dzisiejszych czasach problem wielokulturowości. My w pracy, w poradni też podnosimy często ten problem, piszemy programy, ponieważ staje się on w ostatnich czasach sprawą bardzo ważną. Wiemy, ile jest uchodźców, jak potrafimy być zastraszani uchodźcami. Nie o to chodzi, żeby bezmyślnie otwierać granice. Na pewno jest potrzebna mądra polityka, żeby się tym zająć, ale też potrzebna jest wrażliwość, żeby tym ludziom pomóc. Żeby nie odrzucać, nie napiętnować, nie krytykować i nie zakładać, że jest to niemożliwe. Trzeba zrozumieć ich trudne, nieprawdopodobne położenie, że uciekają z kraju objętego ogniem, wojną. I nie ma się co dziwić, że uciekają, narażając własne życie i zdrowie, giną niekiedy po drodze, a są czasami bardzo nieprzyzwoicie traktowani i nierozumiani. Jest to problem Europy. Zdajcie sobie sprawę, że jest to problem polityki, która musi być mądrze rozwiązana. Nie bezmyślnie, nie chaotycznie, nie z jakąś przesadą w żadną stronę, ale powinna być rozwiązana w sposób zdecydowanie wrażliwy. I mówiąc jeszcze o integracji, wspomnę o jeszcze innym aspekcie, ponieważ wspomniałam o wielokulturowości, którą dziś się porusza również w programach, tak jak powiedziałam, psychologicznych, w poradni psychologicznej. Dziś już też mamy do czynienia w naszym małym, lokalnym środowisku z dziećmi, które są pochodzenia innego niż nasze. I też te dzieci doświadczają bardzo często bardzo niedobrych zachowań ze strony innych dzieci. Nawet wydawać by się mogło, że łatwiej jest
akceptować czy odnosić się sercem wobec dzieci niepełnosprawnych, z którymi dzieci zdrowe nie są w stanie rywalizować o miejsca w konkursach, w olimpiadach. Dlatego łatwiej niekiedy jest nawet dzieciom zdrowym wobec tych dzieci wyciągnąć pomocną dłoń, bo nie są w żaden sposób zagrażające. Natomiast te dzieci, które razem z nimi mają podobny poziom rozwoju intelektualnego, mogą startować w różnych zawodach, okazuje się, że są niekiedy napiętnowane przez dzieci naszej kultury, naszej nacji. Jest to ważne, żeby w szkole podnosić ten temat i ten problem, żeby te dzieci były dobrze traktowane, bo to są dzieci również tego samego świata. Takie jest życie, że granice są pootwierane, różnie się ludziom w życiu układa, ale naszym zadaniem pedagogów, psychologów jest uczenie, a szczególnie w domu dzieci się uczą wrażliwości wobec drugiego człowieka. Nadmienię również opinię dzisiejszych współczesnych filozofów, naukowców, którzy mówią, że w dzisiejszym czasie mamy ściśle ze sobą powiązane kryzysy. Często nawet sprowadzają się te problemy do kryzysów dwojakiego rodzaju. Pierwszy z nich, bardziej widoczny, obejmuje zależności między człowiekiem a środowiskiem naturalnym. Drugi, bardziej subtelny, lecz równie zgubny, dotyczy człowieka i jego stosunku do samego siebie, do jego instytucji, idei, wytworów techniki, jego relacji ze wszystkimi, którzy żyją wokół niego, jak i relacji z wieloma innymi grupami społecznymi zamieszkującymi nasz glob. Słowem dotyczy powiązań z własną kulturą. Zdaniem autorów, socjologów, filozofów warto przeanalizować owe kryzysy. W przeciwnym razie nie zostaną rozwiązane. Nie dysponujemy bowiem technologicznymi rozwiązaniami problemów, w obliczu których stoi człowiek ze swoimi odwiecznymi konfliktami. Jednocześnie techniczne rozwiązania problemów środowiska nigdy nie będą stosowane racjonalnie, dopóki człowiek nie przezwycięży ograniczeń nałożonych na niego przez jego własne instytucje, systemy filozoficzne i kulturę, którą sam stworzył. Dociekania i badania na gruncie nauk społecznych, psychologii, socjologii, pedagogiki wyraźnie potwierdzają ów pogląd dotyczący przyczyn wszelkich konfliktów w relacjach z innymi ludźmi jako wynikający z podstawowej postawy człowieka wobec samego siebie. I tu można postawić pytanie, dlaczego większość ludzi jest tak niepotrzebnie surowa w stosunku do samego siebie? Dlaczego człowiek jest tak surowy wobec drugiego człowieka? Być może, mówi z kolei psychologia, owa surowość i oczekiwania względem siebie, jak również towarzyszące poczucie niezadowolenia, braku spełnienia, a nawet frustracji, może stanowić w dużym stopniu podstawowe podłoże mechanizmu projekcji na innych owego niezadowolenia czy rozczarowania, prowadząc nieuchronnie do konfliktów między ludźmi, braku też akceptacji i tolerancji. Źródłem bowiem wielu konfliktów i kryzysów jest oddalenie człowieka we współczesnym świecie nie tylko od przyrody, swoich własnych wytworów, techniki, kultury, ale wreszcie od siebie samego. Bowiem gdy człowiek raz zaczął rozwijać swój język, technologię, narzędzia, instytucje, został złapany w sieć, która nazywa się przeniesieniem tych wytworów, extension transference. Człowiek oddzielił się od samego siebie i nie jest już zdolny kontrolować potworów, które sam stworzył. To może brzmi dość trudno, dość pesymistycznie, ale myślę, że nie jest tak do końca. Dlatego ten współczesny świat jest pełen konfliktów, nie tylko na poziomie integracji, czy szkoły, czy klasy, czy tolerancji, ale również jest to problem globalny, problem związany z naszą kulturą. Już Freud przed laty pisał, kultura źródłem cierpień. Myślę, że są narzędzia, że nie jest do końca tak, jak autorzy się wypowiadają, że tak dalece się oddaliśmy. W dużym stopniu tak, od przyrody, od natury, od tego, co zdrowe, co dobre. Nadmierny pośpiech, nadmierne tempo życia powodujące stres, nadmierna rywalizacja, kto z nas zwycięży w tym pościgu, w tym pogoni za sukcesem, powoduje dużo problemów i konfliktów. Niemniej jednak myślę, że nie jest do końca tak źle, bo są narzędzia. Są narzędzia po temu, żeby uczyć się podchodzić do życia z inną wrażliwością. Tym narzędziem zdecydowanie są wartości, czyli pochodzące ze sfery duszy człowieka, ducha. Tak można to ująć. Ważne jest wszystko, ważne jest kształcenie, edukacja, wymagania, ale jeśli nie będziemy zapominać i tracić nie tylko kontaktu ze sobą, ale również z tym, co najważniejsze, z wartościami, wtedy myślę, że świat nie będzie pełen konfliktów, napięć, ale będzie zdecydowanie lepszy. Myślę, że warto
o tym pamiętać w czasie edukacji dzieci, wychowania i w szkołach, i w domu, poruszając nierzadko temat związany z integracją, by walczyć przeciwko konfliktom, a uczyć współpracy, współdziałania i umiejętności bycia w świecie ludzi, bycia osobą wrażliwą, umiejącą słuchać i patrzeć. Na dzisiejszy wieczór przygotowałam utwór Dni, których nie znamy, też pełen wymownych słów. Poproszę koleżankę do zaśpiewania i uczennicę. I to będą Dni, których nie znamy. Lampo dni do utraty sił, do utraty tchu, tyle było chwil. Gdy żałujesz tych, z których nie masz nic, jedno warto znać, jedno tylko wiedz, że ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy. Ważne jest kilka tych chwil, tych, na które czekamy. Ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy. Ważne jest kilka tych chwil, tych, na które czekamy. Pewien znany ktoś, kto miał dom i sad, zgubił nagle sens i w złe kręgi wpadł. Choć majątek prysł, on nie stoczył się, wytłumaczyć umiał sobie pewny właśnie, że ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy. Ważnych jest kilka tych chwil, tych, na które czekamy. Ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy. Ważne jest kilka tych chwil, tych, na które czekamy. Jak rozpoznać ludzi, których już nie znamy? Jak pozbierać myśli poskładanych, jak oddzielić nagle serce od rozumu, jak usłyszeć siebie pośród śpiewu tłumu, jak rozpoznać ludzi, których już nie znamy, jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych, jak odnaleźć nagle radość i nadzieję. Odpowiedzi szukam, czasu jest tak wiele. Ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy. Ważne jest kilka tych chwil, tych, na które czekamy. Są tylko te dni, których jeszcze nie znamy. Ważnych jest kilka tych chwil, tych, na które czekamy. Ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy. Ważnych jest kilka tych chwil, tych, na które czekamy. Ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy. Ważne jest kilka tych chwil, tych, na które czekamy. Ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy. Ważne jest kilka tych chwil, tych, na które czekamy. Ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy. Ważne jest kilka tych chwil, tych, na które czekamy.
Beata Krzaczkowska. Dziękuję bardzo. Magdalena Mika, klasa druga Technikum Ekonomicznego Zespołu Szkół Mechanicznych w Głubczycach.